Witajcie w mojej bajce. Przed nami moduł interpretacyjny, co oznacza, że po raz kolejny zajmować będziemy się interpretacją wiersza, po raz kolejny zajmować będziemy się poezją. Zanim do tego dojdę, szybciutko chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy oglądają ten kanał, którzy trzymają kciuki i którzy są życzliwi. Dziękuję bardzo i proszę o jeszcze. No cóż. Teraz możemy już przejść do wiersza Juliana Tuwima, bo to będziemy właśnie zajmować się utworem tego poety Do prostego człowieka. Ponieważ jest dość sporo pracy przed nami, pozwolę sobie przejść do rzeczy, tak żebyśmy już mogli zająć się interpretacją interesującego nas wiersza. Dlaczego właśnie ten wiersz? Z kilku powodów. Po pierwsze, to był bardzo głośny utwór swego czasu. Wywołał skandal i trwającą przez około 10 lat nagonkę na Juliana Tuwima. Podejmuje ważny temat, ważny i aktualny dzisiaj, szczególnie dzisiaj powiedziałbym, niestety problem wojny i stosunku do wojny, bardzo niełatwy, bardzo skomplikowany. Jest uniwersalny w związku z tym. Tej uniwersalności między innymi dowodzi fakt, że znakomity utwór zespołu akurat wydany został w roku 2003 na płycie Prowincja. Tutaj macie okładkę tejże płyty. To jest Tuwim w rytmie ska, a w tle no, wojna w Iraku, która przecież wybuchła również w związku z ropą, o której pisze Tuwim w swoim wierszu. Jest też Do prostego człowieka przykładem dobrze napisanego wiersza politycznego, wiersza zaangażowanego. Pewnie orientujecie się, że oto niełatwo, żeby napisać utwór zaangażowany na niezłym poziomie. To jest sztuka. Dwa słowa, dosłownie dwa słowa przypomnienia naszej procedury interpretacyjnej, takiego algorytmu działania w sytuacji interpretacji wiersza. Ja poświęcam temu osobny filmik, więc teraz tylko przypomnę. Będziemy działać od ogółu do szczegółu. Interpretujemy, poruszając się jakby w głąb takiego leja, po okręgach od spraw najogólniejszych docieramy do sedna. Żeby ułatwić sobie działanie, proponuję poruszanie się w trzech kolejnych obszarach. Najpierw wstępne rozpoznanie, to jest to, co na niebiesko, później czynności analityczne, wreszcie czynności już interpretacyjne właściwe. We wstępnym rozpoznaniu znowu trzy działania, no bo co, bo ciągle trychotomia, prawda? Wstępne rozpoznanie problematyki utworu, wskazanie tematu wiersza, no i działania, które podejmiemy w zależności od tego, czy one przyniosą nam jakiś efekt, czy nie, czy są sensowne, czy nie. Omówienie tytułu, refleksja na temat gatunku, wprowadzenie kontekstu, takie wstępne, a więc to konteksty historyczny, biograficzny, kulturowy, nadawać się do tego będą najlepiej. Obszar drugi to czynności analityczne. Tutaj proponuję wyróżnienie głównych kategorii lirycznych, podmiotu lirycznego, adresata, określenie typu liryki i wreszcie zarysowanie sytuacji lirycznej. W końcu obszar trzeci, działania interpretacyjne, tutaj też trzy elementy, z których ten najważniejszy, interpretacja krok po kroku, semantyczna jednostka składniowa po semantycznej jednostce składniowej, jak to gdzieś przeczytałem i też pozwoliłem sobie to zacytować. Później wprowadzenie kontekstu, a w zasadzie nie później, tylko w trakcie już tej interpretacji krok po kroku możemy przywoływać różne konteksty, które pozwolą nam lepiej zilustrować myśl, którą chcemy przekazać, którą wyczytaliśmy z utworu, więc tu konteksty literackie, filozoficzne nadawałyby się najbardziej. No i wreszcie sformułowanie wniosków końcowych, czyli to, co jest istotą utworu, ewentualnie refleksja własna. Przypominam, że interpretujemy znowu w takim porządku trójdzielnym. Najpierw wstępne rozpoznanie, potem to, co najważniejsze, najsmaczniejsze, czynności analityczne oraz działania interpretacyjne. No i wreszcie podsumowanie, puenta, tudzież refleksja własna. Wiersz Juliana Tuwima Do prostego człowieka. Liczy 40 wersów, jest więc dość obszerny. W związku z tym nie będę go odczytywał na głos. Chętnym proponuję wrzucenie w tej chwili pauzy i spokojne zapoznanie się z tekstem. Ja na moment zrobię taką mądrą minę. Ok. Myślę, że sobie go już przeczytaliście.
Przejdźmy do wstępnego rozpoznania. Problematyka utworu to chyba nie budzi żadnych wątpliwości, że przede wszystkim jest to problematyka polityczna, aczkolwiek również można znaleźć zagadnienia natury społecznej, moralnej i obywatelskiej. Tematem wiersza jest pacyfistyczny protest przeciwko wojnie oraz obnażenie mechanizmów propagandy wojennej. Dwa elementy: protest i zajęcie się taką stroną działania propagandy politycznej, propagandy wojennej. Tuwim zainteresowany był językiem bardzo. On był mistrzem słowa, on był wirtuozem, ale też interesował się, jak ten język działa, jakie są jego zasady. To widać w tym utworze. Tytuł wiersza wskazuje dość jednoznacznie apostroficzny charakter utworu. Człowiek prosty to człowiek niewykształcony, a więc ten, którego trzeba będzie bronić przed zmasowanym szturmem propagandy wojennej. Jeśli chodzi o gatunek literacki, jest to wiersz, przede wszystkim widzimy, stychiczny w całości, niedzielony na strofy, silnie zrytmizowany, to jest dziewięciozgłoskowiec z rymami żeńskimi, paroksytonicznymi, półtorazgłoskowymi, najczęściej parzystymi, żołnierzy, uderzy, walić, palić, i krzyżowymi, modłem deklinacją, godłem racją. Ten rytm wiersza ma podkreślać jego retoryczny i apostroficzny charakter. Michał Głowiński, który jest autorem opracowania w Bibliotece Narodowej tomiku poświęconego twórczości Juliana Tuwima, pisze, że ten utwór zbliżony gatunkowo jest do ody. My się spotykamy często też z określeniami wiersz odezwa albo wiersz apel. Jeśli chodzi o kontekst, ja bym tutaj w tej fazie wstępnej, we wstępnym rozpoznaniu podkreślił, że wydanie tego utworu, pierwodruk miał miejsce w październiku 1929 roku w takim organie Polskiej Partii Socjalistycznej Robotnik. Wydanie tego utworu wywołało ogromny skandal, trwającą 10 lat mniej więcej nagonkę na Tuwima. Ona zintensyfikowała się w latach 30., pod koniec lat 30. w obliczu zbliżającej się wojny. On został nazwany Żydem przypadkowo piszącym po polsku, nawołującym właśnie do dezercji, do osłabienia potencjału obronnego Polski. No cóż, czynności analityczne to przede wszystkim konieczność określenia głównych kategorii lirycznych. Kiedy spojrzymy na ten utwór, zauważymy, że w pewnym momencie zaczyna w nim dominować druga osoba liczby mnogiej, co widać zarówno w czasownikach, jak i w zaimkach. Twój, o przyjacielu, mój bliźni, wiedz, rżni, twoja, zawołaj. Raz pojawia się mój, ale to też jest apostrofa. O czym by to miało świadczyć? O ile w pierwszej części utworu, to mniej więcej 23 pierwsze wersy, dominuje liryka pośrednia, jest tam apostrofa, to jest ten twój karabin, podmiot mówiący nie ujawnia się, on jest ukryty, jak to mówią, poza sekwencją zdarzeń językowych, poza światem przedstawionym utworu, o tyle zmiana, i to zmiana decydująca, następuje od 24 wersu. Tutaj już absolutnie dominuje liryka zwrotu do adresata, liryka inwokacyjna, osoba mówiąca zwraca się do tytułowego, prostego człowieka, ujawniając się tylko raz, ale też w apostrofie, to jest ten mój bliźni. Do prostego człowieka czytamy, odczytujemy jako wiersz apel, wiersz odezwę, jako przykład liryki apostroficznej, inwokacyjnej, ale podkreślam jeszcze raz, początek, tutaj jednak mamy do czynienia z liryką pośrednią. Sytuacja liryczna, więc ten rodzaj szczególnego napięcia pomiędzy osobą mówiącą a odbiorcą tego utworu. Osoba mówiąca, ja myślę, że można z nią utożsamiać Juliana Tuwima. On wyraża jego poglądy, jest takim portparol poety. Zwraca się do prostego człowieka, przestrzegając go przed propagandowym jadem, który sączy się z różnego rodzaju mediów. Ten jad jest adresowany, ma zatruć umysł prostego człowieka. Nadają go, nadawcami tego są możni tego świata, są ludzie, którzy, no, krótko mówiąc, czerpią korzyści z wojen. Sytuacja liryczna dzieli świat przedstawiony wiersza na dwa obszary. To jest znowu taka dychotomiczna konstrukcja świata przedstawionego na zasadzie my, oni.
Jest to typowe dla utworów zaangażowanych. Jak to wygląda w praktyce? Najpierw zarysowanie sytuacji. Na młodego, niewykształconego człowieka następuje zmasowany atak propagandowy. Osoba mówiąca demaskuje mechanizmy działania wojennej, a później zwraca się do młodego człowieka, pokazuje mu, kto stoi za tym atakiem, pokazuje mu bezwzględnych ludzi, którzy są u władzy i którzy na wojnie będą się bogacili. Dzieli właśnie ten świat na my, ale do tego my zalicza siebie oraz adresata, oraz i oni to są elity władzy, to są bankierzy, to są kapitaliści, ci, którzy zarabiają dolary na wojnach. I wreszcie pod koniec osoba mówiąca wzywa młodego człowieka, by przejrzał na oczy, by nie dał się oszukiwać, by odmówił uczestniczenia w działaniach wojennych. Krok po kroku. Proszę zauważyć, że pierwsza część wiersza jest tutaj wyznaczona przez czterokrotne powtórzenie słowa gdy, to jest anafora, wzmocnione jednym kiedy. To gdy oznacza, zbliża się wojna, zatem cała machina propagandowa zostaje uruchomiona. Już w pierwszym wersie pojawia się wyraz potoczny, kolokwializm, kleister. Kolokwializmy mają zbliżyć osobę mówiącą do adresata, mają zmniejszyć dystans między nimi. Druk uderzający na alarm to metafora. My wiemy, że to nie druk uderza, taka personifikacja. Natomiast to jest potrzebne Tuwimowi, by pokazać dramatyzm sytuacji, taki język już wojenny, militarny, alarm, czarny druk uderzy, prawda? Czyli i mamy alarm, i mamy czerń, i mamy uderzenie. I później pojawiają się te cytaty do ludności, do żołnierzy. To są cytaty z odezw skierowanych do właśnie tych, którzy mają zostać poborowymi. Znowu kolokwializmy, drabszczenia, podkreślające prostotę młodych ludzi, do których ta propaganda będzie adresowana. Jest epitet, odwieczne kłamstwo. Zawsze propaganda wojenna opiera się na kłamstwie. I wreszcie ta tuwimowska definicja wojny, brutalna, ten język jest faktycznie zbrutalizowany. Wyliczenie określające, czym jest wojna. Wojna polega na tym, że się morduje, grabi, truje i pali. Kolejna część wyznaczona przez następne gdy. Ładna metafora. Gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją, czyli odmieniać przez wszystkie przypadki słowa ojczyzna. To jest taki fragment, który właśnie demaskuje mechanizmy działania propagandy. Popatrzcie, to jest odwoływanie się poprzez cytaty. To jest przywoływanie symboli narodowych, czyli mamy i historyczną rację, i mamy godło, i mamy wreszcie takie wyliczenie, tutaj nawiasem mówiąc, następna anafora się pojawi, wyliczenie ważnych, symbolicznych, znaczących przykładów z dziejów. O pięci, chwale, rubieży, ojcach, dziadach, sztandarach, bohaterach, ofiarach jest i bohaterski, i martyrologiczny mit przywołany tymi słowami. I ostatni już powoli fragment tego opisu działania mechanizmu. Tym razem zostaje przywołana kolejna siła nawołująca, popychająca młodych ludzi do wojny. To jest taki czynnik religijny, znowu wyliczenie, bardzo ciekawe. Biskup, pastor, rabin. Zwracam uwagę, że są to te same części mowy, to są rzeczowniki połączone bezspójnikowe. Takie wyliczenie kilku części mowych nazywamy asyndetonem. Asyndeton, jeżeli składa się z trzech elementów, to jest szczególnie elegancki. On ma tutaj również funkcję retoryczną, to znaczy, że młodzi ludzie są atakowani z różnych stron. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, zwróćcie uwagę, że tutaj nie jest ważne wyznanie. To może być katolik, to może być protestant, to może być Żyd, nie ma znaczenia. Religia łączy się z władzą, sojusz tronu z ołtarzem, Kościół wspiera propagandę wojenną, powołując się na osobisty kontakt z Bogiem. No i wchodzimy już w kolejny, jeszcze mocniejszy
ton, pojawiają się wulgaryzmy, kiedy rozścierwi się, rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników. Znowu personifikacja, prawda? Znowu metaforyka, znowu epitety. Tym razem bardzo ładnie skontrastowane to, co jest zgrubieniem, dzikie baby ze zdrobnieniem, żołnierzyki. To znowu cytat z takiego języka, który ma łagodzić prawdziwy obraz okrucieństw wojny. Przechodzimy do 24 wersu. Zaczyna się tak naprawdę część apostroficzna o przyjacielu nieuczony. Jest apostrofa, jest epitet nieuczony, podkreślający ten taki niewykształcony odbiorca, którym trzeba się zaopiekować, trzeba się zająć. I proszę Państwa, wyrazy, które są nacechowane pozytywnie, czyli przyjaciel, czyli bliźni. Bardzo zbliżył się ten dystans, zmniejszył się ten dystans, prawda? Zbliżyła się osoba mówiąca do adresata. I znowu kontrast. Panowie brzuchaci, czyli tacy obleśni kapitaliści, którzy wraz z królami biją na trwogę, czyli znowu pojawia się sygnał wzywający do wojny. No i cóż, no i znowu dychotomiczny obraz świata, próba pokazania, że to oni próbują młodego człowieka zbałamucić, oszukać. Bujda przecież to jest, granda zwykła. Zwracam Państwa uwagę, że teraz jest pokazanie, na czym polega wojna, co kryje się za wojną, co się kryje. Kryją się dolary tak naprawdę. Nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami. Dużo kolokwializmów, dużo wyrazów potocznych, no bo ta część skierowana jest do prostego człowieka, więc mówiona jest językiem prostym, zrozumiałym dla niego. Nawet te epitety, które tutaj się pojawiają, te tłuste szuje są jasne i są zrozumiałe dla odbiorcy. Najgłośniejsze zdanie z tego utworu, rżnij karabinem w bruk ulicy, to jest zdanie rozkazujące. To jest właśnie ten fragment, który wywołał skandal. Tuwim został oskarżony o to, że nawołuje do niszczenia broni, nawołuje do osłabienia sił obronnych kraju. No to oczywiście jest metafora. Tu chodzi o to, by nie zabijać ludzi. Przeciwstawienie, które jest ukazane w formie wykrzyknienia. Twoja jest krew, a ich jest nafta. Krew to symbol życia, nafta w tym przypadku pieniądza. Przeciwstawienie jest, ma tutaj oczywiste przesłanie. Widać je w zdaniu ostatnim, zamykającym utwór. Zawołaj broniąc swej krwawicy, bujać to my, panowie szlachta. Kolejne zdanie rozkazujące i kolejne wykrzyknienie, będące puentą utworu, nawiązaniem, wezwaniem, przepraszam, do odrzucenia tej tępej propagandy i do przedkładania własnego życia nad interes innych. Panowie szlachta, to jest takie nazwanie rządzących, którzy zostają przyrównani do warstwy społecznej, która kiedyś była najważniejsza w Polsce, w dwudziestoleciu w zasadzie już była pozbawiona znaczenia, już ich czas przeminął. Co może być kontekstem dla tego utworu? Wydaje się, że pacyfizm. Pacyfizm rozumiany jako zespół poglądów potępiających wojnę i towarzyszącą tej wojnie przemoc. Pacyfizm, który wskazuje pokój jako wartość nadrzędną. Nie wyklucza wojen obronnych, sprzeciwia się wojnom o charakterze zaczepnym, agresywnym, łupieszczym. Warto przypominać, że pacyfizm Tuwima wynikał z pobudek humanistycznych, co on sam podkreślał, i humanitarnych. Jeśli chodzi o kontekst literacki, sugerowałbym zajrzenie do literatury pozytywistycznej i do takiego wiersza obrazka Marii Konopnickiej, A jak poszedł król na wojnę, napisany bardzo prostym, przystępnym językiem, utwór, w którym pojawiają się takie bardzo, bardzo znane słowa, a najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. Taka prosta definicja wojny. Ci, którzy trzeba się bogacą, a ci, którzy trzeba, to po prostu umierają.
Docieramy, proszę Państwa, do podsumowania, do refleksji własnej tego utworu. Wiersz jest wypływającym z przekonań humanitarnych Tuwima, pacyfistycznym protestem przeciwko wojnie, wzniesionym z pobudek humanistycznych. Jest wierszem odezwą, jest wierszem apelem. Ma charakter apostroficzny i retoryczny. Poecie przyświęca wyraźnie określony cel, jest nim zdemaskowanie mechanizmów działania wojennej propagandy, zniechęcenie młodych ludzi do udziału w wojnach. Napisany został językiem prostym, a więc zrozumiałym dla prostego, czyli niewykształconego człowieka. Pojawiają się tutaj wyrazy potoczne, wulgaryzmy, które skracają dystans między osobą mówiącą a odbiorcą. Język jest pełen emocji, jest ekspresywny. Tego ekspresywnego zabarwienia nadają mu liczne środki wyrazu artystycznego. Zwracam uwagę, że myśmy wskazali i znaleźli tutaj anafory, apostrofy, brutalizmy, cytaty, kolokwializmy, metafory, przeciwstawienia, wulgaryzmy, wykrzyknienia, wyliczenia, zdania rozkazujące, zdrobnienia i zgrubienia. No, naładowany jest środkami wyrazu artystycznego, właśnie które tworzą bardzo emocjonalny, bardzo ekspresywny przekaz. Przesłanie wiersza: wojny zawsze są rozpętywane z niskich pobudek, takich jak chciwość i chęć pomnożenia majątku. Żołnierze stają się mięsem armatnim, a rządzący, którzy mają się wzbogacić, robią to kosztem życia niewinnych ludzi ginących w wyniku działań wojennych. Na koniec tradycyjnie świat myśli nieczystych ponurego polonisty, czyli prywatne refleksje wujka Wojka. Co ze sobą warto zabrać w dalszą podróż. Ja cenię sobie ten fragment mówiący o tym, że wyznanie nie ma znaczenia, że sojusz tronu z ołtarzem trwa od wieków. Gott mit uns na klamrach mieli żołnierze hitlerowscy. Wojny religijne zabierały miliony, miliony istnień ludzkich. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Te słowa moim zdaniem warto zapamiętać. Definicję wojny, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. To taka moim zdaniem bardzo trafna definicja. Jak ktoś chciałby zobaczyć sobie mocny film o okrucieństwach wojny, Idi i smatri, czyli Idź i patrz z 1985 roku, film Elema Klimowa, realia roku 1943 na Białorusi. No i mechanizmy działania propagandy, to gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją. Popatrzcie Państwo, że politycy najchętniej używają słów wielkich. Polska, ojczyzna, naród, Bóg, honor. To jest to, co powtarzają jak mantrę, a tak naprawdę niewiele za tym się kryje. Jeśli sięgniemy do kultury popularnej, polecałbym zespół Genesis, utwór The Knife z płyty Trespass z roku 1970. Tam padają takie bardzo ważne słowa: Some of you are going to die, martyrs of curse to the freedom that I shall provide. Jeżeli ktoś oglądał Shreka, a myślę, że jest tutaj wiele osób, to znajdą echa właśnie tych słów śpiewanych przez Petera Gabriela. Lord Farquaad przemawia do poddanych i w polskim przekładzie, już nie będę was moją angielszczyzną katował, brzmi to: zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Najciekawszym filmem pacyfistycznym jest w moim przekonaniu film Alana Parkera, The Wall, przetłumaczony nie wiedzieć dlaczego jako ściana. Tam oprócz Another Brick in the Wall Part 2 znajdziecie dużo, dużo fragmentów pokazujących, jakim draństwem jest wojna. Mój prywatny muzyczny faworyt, taki dwupłytowy album, kompilacja z 2008 roku, gdzie znajdziecie Rogera Watersa z Pink Floydowym To Kill the Child, Sergea Tankana Empty Walls, System of a Down BYOB i mnóstwo, mnóstwo perełek jak Tom Waits, Bruce Springsteen, Tori Amos, Rage Against the Machine. Bardzo serdecznie wam polecam, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania, zachęcam do udostępniania, ponieważ te materiały są dla wszystkich. A jeśli chcecie, to piszcie do mnie ponurypolonista@gmail.com. Bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję wam za uwagę, no i będziemy się żegnać. Do zobaczenia, do usłyszenia się z Państwem.